Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. I teraz tak. Mam tutaj stworzoną taką konstrukcję, która i tak jest za niska. Jest, słuchajcie, już połowa września, w ogóle tak wieje wiatr na dworze i tak aż mi przychodzą ciarki z zimna. Ja tutaj przyszłam się szykować i postanowiłam trochę do Was pogadać. Dawno nie gadałam, tutaj z tyłu śpi Alex, także mam nadzieję, że on się nie obudzi. Mamy tak, tak jak mówiłam, połowę września, ale Alex już nie chodzi do przedszkola, bo się rozchorował od razu po pierwszym tygodniu, teraz już drugi tydzień siedzi w domu. Cały czas gardło, wile. Także niestety musi to poleczyć. My jesteśmy już też po chrzcinach, po urodzinach. Postaram się Wam tutaj powrócić zdjęcie, gdyby jak wyglądały dekoracje, bo dlatego, że pokazywałam Wam, co pozamawiałam do dekoracji, to no wypadałoby teraz pokazać, jak to wszystko wygląda. Udekorowanie. Z takich, słuchajcie, jeszcze właśnie informacji, to szykuję dla Was kilka fajnych filmów, przede wszystkim haul. Wy tak lubicie haule. W końcu udało mi się coś tam dla Was nagromadzić, żeby Wam po prostu to pokazać, bo bardzo, bardzo lubicie haule. Mam nadzieję, że nie będzie to tak dobrze widać. Zapalał chociaż jedną lampę, żeby tutaj w sumie coś kolbiła. Pewnie tu w aparacie teraz mam jest gorsze światło. Ale ja siebie za to lepiej widzę, jeżeli chodzi o makijaż. No, do czego, co chciałam powiedzieć, to, że jadę na zakupy, jadę sobie, chcę sobie kupić kolczyki złote. No i muszę pochodzić po jubilerach. I właśnie często dostaję od Was jakieś pytania, skąd mój łańcuszek, te wcześniejsze kolczyki, ta wcześniejsza celebrytka. Jeżeli noszę coś złotego, to zazwyczaj jest to u mnie po prostu jakiś tutaj jubiler w koszalinie. Raczej nie uderzam w sklepy typu Apart jest i tak dalej, to bo uważam, że mają wygórowane ceny. Tylko właśnie chodzę tutaj po jubilerach. Mam nadzieję, że coś znajdę, coś takiego, co bym chciała. Chodzi mi oczywiście o złote kolczyki z kryształkami, czy z cyrkoniami. Ten na przykład pierścionek właśnie dopiero znalazłam w Darłowie, bo jeździłam Koszalin, chyba w Białogardzie, w Sławnie i dopiero w Darłowie znalazłam coś takiego, co chciałam. No i jeżeli dzisiaj nie znajdę właśnie nic w Koszalinie, no to chyba na weekend też pojedziemy do Darłowa pooglądać tam kolczyki. I umówiłam się właśnie z Olą, że sobie skoczymy na zakupy. Ale którą lubię rozprowadzać pędzlą, pole gąbką. Trochę nie namoczyłam. Dobra. No, z takich informacji to w sumie byłoby tyle. Jesteśmy teraz tak ogólnie wszyscy, no to uziemieni, nie wychodzimy raczej nigdzie. Szczególnie też, że pogoda w ogóle na dworze jest mega słaba. Ja na początku wychodziłam tylko z Aleksem na spacery, ale powiem Wam, że w ogóle w dzień chrztu Aleksa, Aleks miał w piątek chrzciny. Też Aleks obudził się z lekkim katarem. I tak w sumie ma tak jednego dnia, ma trochę ten katar, potem nie ma tego kataru. Dzisiaj troszeczkę ma,
I tak właśnie odle tego już też z nim na razie nie wychodzę na spacer, dopóki całkowicie mu nie przejdzie. No i tyle, będę kończyła, bo już tam się szumić wyłączają, więc będzie za bardzo słyszał, że ja tutaj coś mówię. Mam nadzieję, że nie zapomnę was ze sobą zabrać. Do później. Słuchajcie, jestem już w aucie. Na dworze jest 14 stopni, pokazuje, ale jest bardzo, bardzo wietrznie. Wszystko coś zobaczyć. No i co? No i właśnie będę wyjeżdżała, jest po 13. Dzisiaj się nawet trochę popsikałam perfumami, bo jeszcze odkąd urodził się Aleks, to wiecie, no nie psikam się żadnymi perfumami, jak gdyby, żeby mały czuł zapach mamy. W ogóle się no nie psikam, Adrian też się nie psika tak, żeby czuł nasze zapachy. No i dziecko by się dusiło, wiecie, jakbyśmy byli jacyś wyperfumowani. Także uszy mam puste. Jadę, mam nadzieję, że dzisiaj coś kupię, dlatego że mi, słuchajcie, jeżeli chodzi o trzymanie pieniędzy na cokolwiek, bardzo słabo to wychodzi. Ja w międzyczasie je rozpuszczam po prostu, dlatego jak mam na coś przeznaczone, na jakiś dany cel, to muszę to zrobić tu i teraz. Po prostu. Tak już mam. Mam coś z zakupoholiczki. Uwielbiam zakupy, uwielbiam. Ale przez całą ciążę prawie nic nie kupowałam. Naprawdę sporadycznie miałam kilka rzeczy. No i teraz jak już w końcu, jak gdyby wracam, bo już mi zostało naprawdę dwa ostatnie kilogramy do tego, żeby mieć wagę sprzed ciąży, ale jak gdyby myślę, że od razu pociągnę i wykorzystam to, że jest tendencja spadkowa, to powiem wam, że fajnie jest po prostu już móc zakładać normalne ciuchy, nie mieć takiego olbrzymiego brzucha. To tyle chyba, co chciałam wam jeszcze teraz powiedzieć. Później może pogadamy jeszcze w domu. Zobaczę, czy będę was brała na zakupy, dlatego że w moją wielką torebkę nie zmieści się oczywiście mój aparat. Torebka jest już, że tak powiem, zapełniona. No i tyle. Jadę po Olę. Jak będę na nią czekała, to może wtedy jeszcze po prostu do was pogadam. Słuchajcie, jestem. Jest w ogóle kolejny dzień. Wczoraj zapomniałam aparatu z samochodu, dlatego już wieczorem nic wam nie nagrywałam. Teraz mogę wam pokazać kolczyki. Może je troszeczkę tutaj zbliżę. Ok, teraz muszę się wyfokusować. Ok, złapał się fokus, widzicie? To są takie te CC. I tutaj jedno jest w kamyczkach, a jedno jest po prostu gładkie i jest to w takim okręgu. Coś takiego szukałam, byłoby dla mnie idealnie, gdyby dwa TC były w kamyczkach, a ten okrąg pozostał gładki. Ale i tak się cieszę, że znalazłam coś, czego szukałam. Wiecie, o co chodzi, bo często jest, że macie w głowie jakiś zamysł, no ale w żaden sposób jak gdyby nie możecie tego nigdzie znaleźć, ale udało się, znalezione. Byłam też wczoraj na promocjach właśnie w Rossmanie. Kupiłam kilka rzeczy, ale chcę wam nagrać w ogóle film taki jedną marką, bo mam sporo właśnie nowości od Eveline głównie. I powiem wam nawet, że też jak byłam, to dokupiłam właśnie rzeczy z Eveline. Jakoś bardzo lubię się z tą marką, jeżeli chodzi o markę drogeryjną, to naprawdę jest to dla mnie taka marka dobra, dlatego że oni mają naprawdę dobre produkty, a cenowo nie jest to jakieś, wiecie, wygórowane. O tak bym powiedziała. Nie wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Zapomniałam. Aha, wiem, co chciałam wam pokazać. Wiem, co chciałam wam pokazać właśnie. A propos tych chrzcin i moich urodzin. Pokażę wam takie. Zamawiałam, słuchajcie, krówki. To jest teraz już dość takie chyba popularne. Właśnie krówki takie personalizowane. I tutaj, ja to zamawiałam na Allegro. Jak wpiszecie po prostu krówka nawet, to chyba już to wam wyskoczy. Ale jest to fajny, nawet nie wiem, na wesele jako podziękowanie, wiecie co, zamiast jakichś tam figurek kupowania, to po prostu zamówić takie krówki z napisami. I tutaj mamy 13 września urodziny 30 Karoliny i chrzest święty Aleksa. Jest bardzo dużo szablonów, które możecie sobie wybrać. Tak wygląda ten.
A tak wygląda ten. I wiecie, w sprzedaży zazwyczaj jest kilogram, ale bez problemu możecie po prostu kupić, wiecie, pół kilo takich, pół kilo takich. Jeżeli chodzi o smak krówki, mega słodki, słodsze niż z reguły krówki, ale tym, co lubią słodycze, czyli na przykład mój mąż, to odpowiada. Dla mnie są za słodkie. No i tak jak mówię, nawet jako taki prezent, dlatego że to było, nie może jak tam po prostu prezent dla gości, to leżało sobie na stole. Każdemu oczywiście dodawałam przy wyjściu, a jeszcze mimo wszystko sporo tego, zobaczcie, zostało tutaj i jeszcze mam w szafce trochę. Także myślę, że kilogram to jest taka wystarczająca ilość na takie nieduże przyjęcie, około 20 osób. Ale nawet, tak jak mówię, na wesele wiecie co, że tutaj sobie to dajecie i każdemu z gości dajecie taką krówkę. Ciekawe bardzo, naprawdę.